Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego kanału. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a ten kanał jest o moich dwóch największych pasjach. Projektowaniu wnętrz i prowadzeniu własnej autorskiej pracowni. Moja pracownia nazywa się Grupa Nono. Zakładając firmę, chciałam od razu mieć jakiś pomysł na to, by wyróżnić się na rynku, by przyciągać klientów do swojej pracowni, więc szukałam różnych rozwiązań, jakie ja mogę wnętrza projektować, jak odpowiadać na potrzeby człowieka i co może być unikatowego w mojej pracy, tak żeby klienci też mogli po prostu z tego skorzystać. No i okazało się, że najbardziej unikatowe w mojej pracy jest to, że po prostu każdy klient jest zupełnie inny, każdy klient ma inne potrzeby, więc każdy jest trochę jakby taki unikatowy. To stało się taką przewodnią myślą właśnie w mojej pracy, w prowadzeniu grupy Nono. Wszystkie projekty, które powstają w pracowni, są właśnie unikatowe. Są dopasowane do potrzeb człowieka, wyrażają charakter człowieka, wyrażają temperament, prezentują jego pasję, styl życia, no i wiele różnych rzeczy, które są po prostu dla tego człowieka charakterystyczne. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj powiedzieć, o tej unikatowości wnętrz. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego zauważyłam, że to jest w ogóle najważniejsza rzecz, punkt wyjścia do przygotowywania każdego projektu? I w tym celu, aby omówić tą unikatowość, zaprosiłam Was do konkretnego wnętrza, które jest unikatowe w każdym calu, w każdym centymetrze. Jest to moje prywatne mieszkanie. Jest bardzo nietypowe, może niektórzy z Was już to mieszkanie widzieli. Jeżeli nie, to zapraszam Was do zobaczenia odcinka na kanale Wnętrza Zewnętrza. Magda mnie odwiedziła i zaprezentowała właśnie moje mieszkanie, opowiedziała o wszystkich rozwiązaniach takich kluczowych. Link znajdziecie w opisie. Tymczasem ja dzisiaj chciałam się skupić na takich czterech najważniejszych elementach mojego mieszkania, które są unikatowe i powodują, że ja z tego wnętrza jestem bardzo zadowolona. Zapraszam. W tym odcinku chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście realizowali swoje wnętrzarskie marzenia. Żebyście się nie przejmowali tym, co jest teraz modne, tym, co jest u sąsiadów, tylko żebyście robili tak, jak czujecie. Żebyście finałowo dostali wnętrze, które wyraża Wasz charakter, Waszą osobowość i po prostu widać, że to Wy mieszkacie w tym mieszkaniu. Wtedy będziecie się czuć w tym mieszkaniu najlepiej. No i tak też jest u mnie. Zapraszam. Dlaczego w ogóle chcę Was zachęcić do tych unikatowych rozwiązań? Moje doświadczenia mówią, że właśnie ci klienci, którzy u mnie w pracowni przy pracy nad projektem postawili na te unikatowe rozwiązania, te, które są dla nich charakterystyczne, te, które wyrażają ich osobowość, są z tych wnętrz najbardziej zadowoleni. Oni po prostu czują się tam naprawdę dobrze. Zastanówmy się, czym jest ta unikatowość? Co to właściwie jest? Ja bym to zdefiniowała jako coś nietypowego, coś nieznanego, coś wyjątkowego, coś jedynego w swoim rodzaju, coś, czego nie ma ciocia Renia, coś, czego nie ma u klientów w bloku. Więc to jest coś, czego właśnie nie znamy. No i tutaj zaczynają się schody, bo gdy kupujemy to swoje wymarzone mieszkanie i już urządzamy wnętrza, gdy budujemy dom, i nierzadko jest to inwestycja na wiele lat albo i na całe życie, to chcemy mieć taką maksymalną pewność, że wszystkie rozwiązania, które przyjmiemy, będą nas satysfakcjonować. A kiedy możemy mieć tą pewność? Wtedy, kiedy znamy te rozwiązania, czyli wtedy, kiedy lecimy ze sztampą. Że robimy wszystko to, co jest u sąsiadów, że to, co jest teraz popularne, że to, co jest teraz znane, to, co mają wszyscy i wszyscy polecają. I wtedy nie ma opcji, żebyście stworzyli wnętrze, które jest dopasowane do Was, do Waszych potrzeb, do Waszej osobowości, do Waszego charakteru. Nie ma opcji na to, żeby znaleźć miejsce na zaprezentowanie Waszych pasji, no i tak dalej. Dlatego obserwując, że moi klienci właśnie wtedy najbardziej są zadowoleni, gdy projektujemy pod nich specjalnie, dzisiaj chciałam Was namówić na te unikatowe rozwiązania, a jako potwierdzenie zaprezentować Wam cztery takie najważniejsze rozwiązania w moim mieszkaniu, które są bardzo nietypowe i z których po roku mieszkania jestem bardzo zadowolona,
a tak naprawdę jestem coraz bardziej zadowolona, bo coraz bardziej widzę, jakie to było ważne zastosować rozwiązania dopasowane do moich potrzeb i do potrzeb mojego męża, bo mieszkamy tutaj razem. I dokładnie ta historia wydarzyła się u mnie. To znaczy tak, z jednej strony była ogromna chęć na to, żeby stworzyć unikatowe wnętrza. Ja też chciałam zrobić coś fajnego, bo jestem projektantem, bo się tym zajmuję, więc chciałam, żeby było widać, że tutaj mieszka ktoś, kto się zna na rzeczy. Ale jednocześnie nie chciałam przesadzić, nie chciałam się czuć tutaj jak w muzeum czy w galerii sztuki, tylko chciałam wracać do domu i czuć się bezpiecznie, komfortowo, mieć przestrzeń do tego, aby wypocząć po całym dniu. No i trzeba było złapać ten balans. Trzeba było znaleźć takie rozwiązania, no, które po prostu będą mnie satysfakcjonować i też się odważyć na to, żeby zrobić coś mniej typowego albo po prostu nietypowego. Pierwszą rzeczą unikatową, nietypową, z której jestem niezwykle zadowolona, są drabiny i antresole. Mieszkanie, w którym jesteśmy, ma 390 cm wysokości i to mi pozwoliło na stworzenie dwóch kondygnacji. Mieszkanie jest nieduże, bo po obrysie ma 52 m2, ale dzięki tym antresolom dodałam sobie jeszcze 11 m2. Oczywiście te dwa poziomy pasowałoby jakoś skomunikować. No i pierwszą myślą są oczywiście schody. Natomiast schody swoją formą bardzo dużo miejsca też zajmują. Nie tylko mają wygodną funkcję, ale po prostu zabrałyby mi cenne metry, o które walczyłam, tworząc te antresole. Dlatego zdecydowałam się na drabiny, które dla wielu osób są totalnie niewygodne. Są wręcz takie psychicznie niekomfortowe, jeżeli tylko myślą o tym, że trzeba tam na górę wyjść. Po roku użytkowania mieszkania oceniamy z moim mężem, że drabiny są dla nas bardzo satysfakcjonujące. No i wiadomo, gdybym miała możliwość stworzyć sobie wszystko na jednej płaszczyźnie, na jednym poziomie, to pewnie wolałabym to zrobić. Ale wykorzystując tą kubaturę, ten metraż, to rozwiązanie było najlepsze. Drabiny jednocześnie trochę nawiązują do pasji mojego męża, czyli do wspinaczki górskiej. I to właśnie ta konkretnie drabina prowadzi do kącika wspinaczkowego, w którym znajduje się cały jego sprzęt wspinaczkowy. Więc ta drabina staje się nie tylko komunikacją, ale również nawiązuje do pasji mieszkańców. I dlatego też nam tak bardzo to rozwiązanie się podoba. O kąciku górskim powiem więcej za chwilę, a teraz jeszcze chciałam Wam pokazać drugą drabinę, która znajduje się za strefą dzienną i prowadzi do takiej naszej najbardziej prywatnej strefy, czyli do sypialni. Drabina jest mobilna, możemy ją przesuwać, składać. Ona też jest zrobiona pod większym kątem, więc jest wygodniejsza niż na przykład ta pierwsza, którą pokazywałam. I musicie mi uwierzyć na słowo, ewentualnie chętnych zapraszam do mnie na wypróbowanie drabiny, że jest naprawdę wygodna w użytkowaniu. Drugim, bardzo unikatowym rozwiązaniem, z którego jestem bardzo zadowolona, jest ta wielka antracytowa kostka, bryła. Jest to pomysł, który był w mojej głowie już właściwie od wielu, wielu lat. W projektach wielkich loftów bardzo często były umieszczane właśnie takie bryły, co mi się niezwykle podobało. I zawsze marzyłam o tym, by w moim wnętrzu również taką kostkę umieścić. Kostkę, która jednocześnie będzie spełniała wiele funkcji. Cieszę się, że udało się to zrobić już tutaj, w tym mieszkaniu, które jest tak naprawdę stosunkowo małe i do loftu mu daleko. Niemniej jednak kostka nie tylko jest moim prywatnym, takim wizualnym marzeniem o detalu wnętrzarskim, ale również jest niezwykle funkcjonalna. W tej kostce znajduje się cała nasza garderoba, bo ona w koło pokryta jest po prostu zabudową meblową.
Następnie w środku tej kostki znajduje się łazienka, no a powyżej, na drugim poziomie kostki, znajduje się kącik wspinaczkowy. Kolejnym unikatowym rozwiązaniem, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni, jest ta ciemna przestrzeń. To jest kącik wspinaczkowy, który znajduje się nad łazienką. I ta przestrzeń została zaprojektowana stricte dla mojego męża. W tym miejscu znajduje się cały jego sprzęt wspinaczkowy i to miejsce po prostu pokazuje, czym jest jego największa pasja. To właśnie te spersonalizowane rozwiązania, które pokazują, co jest dla nas ważne, czym się interesujemy, co nam się podoba, powodują, że w tym wnętrzu czujemy się dobrze. No i właśnie ten kącik wspinaczkowy jest tego najlepszym przykładem. Ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, która nie tylko jest unikatowa, ale przede wszystkim jest bardzo osobista, to jest ta mandala, która znajduje się nad stołem w jadalni. Mandala jest elementem, który nie tylko dekoruje, ale też jest symbolem takich naszych wspólnych realizacji, moich i mojego męża. Mandala jest namalowana ręcznie, jest malowana farbą akrylową, ma średnicę ponad 2 metry, no i ona cały czas powstaje. Tak naprawdę, gdy mamy czas, gdy pojawią nam się chęci, to powstają kolejne kreski, kolejne wzory. Jest to element, który nadaje naszemu wnętrzu unikatowości, który sprawia, że te wnętrza są jeszcze bardziej nasze. I właśnie do takich rozwiązań bardzo Was zachęcam. Oczywiście nie musi to być mandala, ale poszukajcie w swoim życiu pomysłów, które są takie związane po prostu z Wami, po to, żeby można było je wprowadzić do wnętrza i żeby to wnętrze, w którym mieszkacie, było jeszcze bardziej unikatowe i żebyście się w nim czuli po prostu jak najlepiej. Reasumując, moi drodzy, zachęcam Was do tego, by odważnie myśleć o swoich wnętrzach i żeby nie bać się tych spersonalizowanych czy unikatowych rozwiązań, bo to tylko i wyłącznie właśnie one mogą stworzyć Wam tą komfortową przestrzeń, tą, która będzie Was wyrażać, tą, w której będziecie czuć się po prostu najlepiej. Dlatego nie patrzmy na to, co jest u sąsiadki, co jest u naszej najlepszej przyjaciółki i że ktoś powie, że coś jest niefunkcjonalne. Zastanówmy się, co dla nas jest funkcjonalne i co dla nas będzie dobrym rozwiązaniem w naszych po prostu wnętrzach. I to właśnie te rozwiązania stosujmy u siebie. Jeżeli korzystacie z usług projektanta, nie bójcie się opowiadać mu o swoich pasjach, o swoich potrzebach, bo tylko wtedy, kiedy się otworzycie i kiedy powiecie o tym, jakie macie oczekiwania, on będzie mógł stworzyć taką właśnie spersonalizowaną, unikatową dla Was przestrzeń. Jestem ciekawa, czy Wy żyjecie w takich swoich spersonalizowanych, unikatowych wnętrzach, czy właśnie obawiacie się tej unikatowości i bezpiecznie stosujecie tylko te rozwiązania, które są popularne i znane. Dajcie koniecznie znać, co o tym wszystkim myślicie. Mam nadzieję, że moje spersonalizowane rozwiązania dały Wam do myślenia i pobudziły Waszą kreatywność. Zapraszam Was serdecznie do komentowania, zapraszam Was też do subskrypcji. Dziękuję Wam serdecznie za wszelką aktywność. Zapraszam już za tydzień. No a teraz życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.